Witajcie! Z niniejszego poradnika dowiecie się, na czym polega rola offlanera w Dota 2, na co zwracać uwagę, co robić a czego nie robić, będąc offlanerem, jacy bohaterowie i czemu nadają się na offlanerów. Przede wszystkim podstawową i najważniejszą rolą offlanera we wczesnej fazie gry jest szybko zdobywać poziomy. Stąd też będziemy na linii solo, lecz w odróżnieniu od midlera, bohater będący offlanerem ma znacznie mniejsze wymogi, jeśli chodzi o ilość zdobywanego złota i przedmioty. By stać się skutecznym i adekwatnym poza butami, potrzebować będziemy najczęściej tylko jednego przedmiotu. Będzie to np. Blink Dagger dla tight Huntera, Centaura, Slardara czy urna lub amulet of Courage dla Bounty Huntera. Zdecydowanie najważniejszym naszym obowiązkiem we wczesnej fazie gry będzie nie ginąć. Dobry offlaner nie powinien dać się zabić, nawet stojąc naprzeciwko trójce wrogich graczy. Jest to ściśle powiązane z tym, że mamy szybko zdobywać poziomy, oraz z naszym drugorzędnym zadaniem, którym jest uprzykranie w miarę możliwości życia wrogiemu Kerry. Jeśli mamy taką możliwość, powinniśmy denajować mu creepy oraz zniechęcać go od last hitowania. Oczywiście, grając naprzeciwko dobremu trylainowi, będzie to niemal niemożliwe, więc też nikt nie będzie miał tobie za złe, jeśli postanowisz grać defensywnie, zbierając doświadczenie z bezpiecznej odległości. Z tego względu najważniejszym jest, by nie wrogiego Kerry. Dając się zabić, nie tylko opóźniamy nasze poziomy i ryzykujemy tym, że będziemy nieadekwatni w chwili, gdy powinniśmy wspierać resztę drużyny, ale przede wszystkim damy wrogiemu Kerry przewagę doświadczenia i złota nad naszym. Oczywiście z oczywistych powodów wrogiej drużynie będzie zależeć na tym, by nas zabić i nie zawahają się na wezwanie pomocy od swojego midlera. Temu też powinniśmy mieć zawsze położonego we wrogiej dżungli Warda. Te kilka sekund wystarczy, by wycofać się za własną wieżę. Z drugiej strony nie chcemy, by wróg cofał linię pod własną wieżę. Postawiłoby to nas w sytuacji, w której stalibyśmy w niesprzyjającej nam pozycji i ryzykowali odcięciem drogi ucieczki za naszą wieżę. Z tego względu dobrym pomysłem jest blokowanie małego obozu neutralnych clipów za pomocą Warda lub Sentry. W ostateczności, jeśli wróg walczy pod własną wieżą, możemy w tym czasie się przejść zabezpieczyć jedną z run. Jeśli gramy jako świetliści, mamy ogromną przewagę nad offlanerem mrocznych. Możemy bowiem niszcząc jedno tylko drzewo z pobliskiego dużego obozu creepów, używać ich do cofania linii pod naszą wieżę. Oczywistym jest, że czasem support lub nawet oboje supportów zniknie nam z oczu. Zapewne po to, by zabić naszego midlera. Tak więc obowiązkiem naszym jest natychmiast poinformować o ich braku. Sami wykorzystywać będziemy ten czas na odpędzenie wrogiego carry i pośpieszne zdobywanie złota z creepów. Należy pamiętać o tym, że jako offlaner walczymy o last hity nie bojąc się używać many, czy to na Anchor Smash Tight Huntera, czy Powershot Winter Jerky. Jeśli mamy zbyt duży problem z kontestowaniem linii i wrogi Kerry ma wolną farmę, to naszym obowiązkiem jest zorganizować ganka na niego. Najczęściej wystarczy sama informacja, by nasza drużyna zaczęła działać, ale z tym bywa różnie. W końcu, jeśli dorobimy się poziomu, najczęściej będzie to poziom szósty, i przedmiotu, który jest nam niezbędny, opuszczamy linię w celu gankowania. Od tej pory aktywnie poruszamy się po mapie, szukając łatwych zabójstw, czy robiąc teamfighty lub puszy z Midlerem oraz supportami. Ewentualnie ktoś przyjdzie za nas na offlane'a, by nie marnować doświadczenia, aczkolwiek tak naprawdę wieża t te jeden na offlane często jest spisana na straty. Ważne by w zamian za nią zabrać inną wrogą wieżę, doprowadzić do jakichś zabójstw i zapewnić naszemu kery łatwą, bezpieczną farmę. Na koniec, bohaterowie nadający się na offlanera muszą mieć jakąś umiejętność pozwalającą im szybko uciec. Jest to tak zwany escape mechanizm. Będzie to na przykład Windrun, Windrangerki, Skok Mirany, Time Walk, Faceless Voida czy Timber Chain, Timbersawa. Ewentualnie niektórzy bohaterowie zamiast tego będą mieć coś, co sprawi, że po prostu bardzo trudno zabić. Jest to na przykład Kraken Shell Tight Timber Timbersaw posiada ponownie Reactive Armor. Bristleback ma redukcję obrażeń od tyłu, a Axe po prostu ogromny pancerz. Bounty Hunter oraz Brute Mother posiadają niewidzialność, przy czym Brute Mother posiada jeszcze ogromną regenerację zdrowia na sekundę. Ostatnim wymogiem jest umiejętność pozwalająca łatwo last hitować. Przykłady takiej to Anchor Smash Tide Huntera, Quill Bristlebacka, Powershot Windrangerki, czy Spawn Powder Brute Motherki. I na koniec po prostu podam Wam przykłady solidnych offlanerów. Centaur Warrunner. W ścisłej mecie, Clockwork ponownie obowiązuje. W ścisłej mecie, Undying również. W ścisłym metagame, Batrider w prograch bardzo dobry. Na fabach bywa różnie, e, ponieważ po prostu dosyć ciężko go ogarnąć nowicjuszom. Aczkolwiek ma on świetny damage, co jest jego ogromną przewagą. Phoenix, Timbersaw, ogromna zaleta Timbersaula Niezwykle ogromny damage niszczy on praktycznie totalnie wszystkich Kery, którzy bazują na sile, czyli będą mieli bardzo dużo życia. Jest on bardzo trudny do zabicia dzięki Reactive Armor oraz Skokowi z Timber Chain. Spirit Breaker w ścisłej mecie jest to doskonały ganker, aczkolwiek dosyć łatwo go kontrować pewnymi postaciami, takimi jak Clockwork. Dark Seer bardzo łatwa do ogarnięcia postać, bardzo przyjemnie się nią gra, jest dosyć groźna. Windranger jest to bardzo elastyczna postać, która jest w stanie zagrać na wielu pozycjach i może zawsze grać w bildzie który jest dostosowany do aktualnej sytuacji czy potrzeby? Axe w ścisłej mecie bardzo groźna postać, zwłaszcza jeśli pomaga mu Dazzle lub Omni Knight. Brewmaster już raczej rzadko występuje, kiedyś on był znacznie bardziej popularny. Beastmaster, jego popularność rośnie ostatnio, został on odpowiednio ulepszony. Nie jest może on jakoś super łatwy w grze, ale jest naprawdę. Dosyć dobrą postacią, jest to całkiem niezły inicjator. Ta, Tight Hunter kiedyś był obowiązkowym składem praktycznie każdej drużyny, po tym jego popularność spadła, aczkolwiek e, ponownie zaczyna się on pojawiać w tych prograch. Jest to doskonały e, inicjator, dosyć łatwo się nim gra, bardzo trudno go zabić. Bristleback, świetna postać, pod warunkiem, że wroga drużyna nie posiada zbyt dużo damage'u magicznego. Legion Commander jest to postać, która praktycznie wygrywa wszelkie niskopoziomowe gry bo Jeśli potrafisz grać Legion Commanderem, to możesz bez najmniejszego problemu wygrać każdego puba, na którym ludzie nie potrafią nią grać. Z drugiej strony, jeśli nie potrafisz nią grać, to totalnie przegrasz całą grę, ponieważ potrafi ona wtedy bardziej, bardziej pomagać wrogiej drużynie, niż pomagać Tobie. Blood Mother jest to dosyć ciężka postać do ogarnięcia, wymaga ona bardzo dużo mikrowania. Aczkolwiek jest ona w ścisłej mecie jako drugi Kery, ponieważ ona potrafi grać sama na offlane i jako Kery. Potrafi dobry gracz bratmader, potrafi wygrać 1 vs 3. Jeden Brutematter rozniesie trzech bohaterów na offline, i jest to później jako Kerry. Londroid e, bardzo trudno się nim grać, dlatego go odradzam. Jest to naprawdę postać niezwykle wymagająca. Obecnie jest również praktycznie niegrany, aczkolwiek dawniej był bardzo popularny e, jako Kerry na offline. Ok, to by było na tyle. Jak zwykle zapraszam Was do pozostałych moich poradników, do komentowania, lajkowania, subskrybowania oraz śledzenia mnie na Facebooku. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!